Dzień dobry, witam Was w najnowszym vlogu na kanale. Dzisiaj znajdujemy się w naszym wynajętym Airbnb w Oakland. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to szybko nadrabiamy. Autobus został w Sacramento, my jesteśmy w Oakland. Jutro mamy wylot z San Francisco do Chicago, a to wszystko ze względu na to, że robimy sobie kilkumiesięczną przerwę od vanlife'u. Autobus został w Sacramento, ponieważ tam ceny wynajęcia dla niego parkingu na te kilka miesięcy były dwukrotnie niższe niż w San Francisco. No a jesteśmy w Oakland, ponieważ jeszcze chcielibyśmy zwiedzić okolice, zanim wylecimy stąd. No i tak, czas na kawkę. Muszę przyznać, że to Airbnb wykorzystujemy tak do maksimum. Wczoraj wziąłam gorący, długi prysznic, dzisiaj rano zresztą też. Oglądaliśmy dwa odcinki serialu na dużym ekranie, na telewizorze. Piłam pierwszy raz w życiu herbatę lawendową, bo jest tutaj, można się napić. Łóżko też było bardzo, bardzo wygodne. W ogóle wiecie, jak się żyje w autobusie szkolnym, czyli w metalowej puszce na 10 metrach kwadratowych, to sprawia, że później się bardzo mocno docenia najmniejsze rzeczy. Wczoraj wyciągnęłam z moich tych organizerów do pakowania spodnie, w których chciałabym dzisiaj pójść. I oczywiście przez to, że są w tych organizerach, to były całkowicie pognieciane. No i chciałam sobie spsikać je moim, wiecie, żelazkiem w płynie. Ale co się okazało, jest tutaj normalne żelazko i mini deska do prasowania, także musiałam wykorzystać. Wczoraj po drodze do tego domku mieliśmy pojechać na zakupy, oczywiście zapomnieliśmy. Mieliśmy do Walmartu pojechać. Too late. Ale doceniam fakt, że jest tutaj mleko. Migdałowe wprawdzie, od dawna nie piję migdałowego, ale lepsze to niż nic. O nie, waniliowe. Wiecie co to oznacza, prawda? 13 gram cukru, co oznacza, że tutaj są 3 łyżeczki cukru. Nie ma szans, żeby to przeszło przez moje gardło. Będę pić czarną. Dobra. Może czas się nauczyć pić czarnej. Dajcie znać, jaką pijecie kawę. To Airbnb jest miniaturowe, ale tutaj mam idealne biuro dla siebie, także teraz będę pracować. Internet jest tutaj naprawdę wyśmienity, także bardzo mnie to cieszy, bo mam trochę pracy do zrobienia, a w ogóle Tomek jest aktualnie u fryzjera. Nie powiedziałam wam, gdzie jest Tomek. Poszedł do fryzjera. Hello. How are you today? I'm good. How are you? Good. Nice to see you. I guarantee to make you much more handsome than before. Okay. Yeah. So if after haircut when you're going out for a party, no, you can attract a lot of pretty ladies. I have a wife. Oh yeah. So if when you're going out for a party, a lot of pretty ladies follow you. Okay. To make you way more jealous than before. That's not David Ford, okay? Okay? So do not tell you why bring her gun come here to kill me, okay? Because you already handsome, okay. And just make you more handsome only, okay? You can see how handsome you are. You make a lot of pretty lady broken heart, right? That's why I told you, when you're going out for a party, you need to high bodyguard to protect you, okay? No to idę wyrywać laski. To było doświadczenie. Co za kolo. To było doświadczenie. Czy byłeś u fryzjera? A co, nie widać? I z tym lusterką. What the heck? Powiedział mi, że to jest europejski styl. Super. Było? No, śmiesznie. Rozgadany. Starszy pan. 49 roku. Urodzony w 49 roku, czyli nie wiem ile ma lat, zresztą. Mi to ci tak stoi i to nie chce się położyć. No bo on mi tak suszył, wiesz. Thank you. Tak się kończy testowanie fryzjerów po całej Ameryce.
Jak chcecie wam, chcecie polecić, gdzie jest wizytówka? Już w opisie wszystko jest. O, chciałem w opisie. No, polecam, tak, no. Ile zapłaciłeś? $21, na że tu w Stanach zawsze się daje na piwek, to trochę więcej. Super. To jest ogólnie bardzo tanio jak na tutaj, bo jak szukałem, to ile? $45, $40, więc nie ma co narzekać, nie? Tomek właśnie poszedł do sklepu pobliskiego, żeby kupić parę rzeczy, żebyśmy mieli co tutaj jeść. I słuchajcie, właśnie wymyśliłam sobie nowe biurko przy łóżku. Mam troszkę wyżej i mam gdzie nogi mniej więcej dać. Ale Tomek wychodząc odkrył coś niesamowitego. Jestem pod wrażeniem, jak bardzo przemyślane jest to Airbnb. Jest malutkie, ale jest tu wszystko, czego można by potrzebować. Patrzcie na to. Telefon do mnie dzwoni i nie wiem, gdzie jest. O. Halo? Siemanko. Siema. Teoretycznie to będzie się już 6 rano, tak? Praktycznie, no. Ale jazda, co? Mam swoje własne biurko nawet. Dobra, będę jeść właśnie śniadanie, albo może nawet lunch. Jedyne, co mieliśmy ze sobą, czyli serek wiejski w połączeniu z jakimś dżemikiem, ale podejrzewam, że ten dżemik skończy na moim waflu ryżowym, na którym już jest masło migdałowe. I mango. Smacznego dla mnie. Tomek jest w sklepie, mówiłam? Tak, chyba, nie? Poszedł po jakieś jajka, coś, żebyśmy mieli do jedzenia, chociaż na śniadania. Ja kontynuuję pracę i jem. No dzień dobry. Jest już drugi dzień tak naprawdę. Wczoraj mieliśmy pojechać do San Francisco i zwiedzać, ale jak się okazało, mój organizm miał troszeczkę inne plany, także poza montowaniem vloga większość dnia spędziłam tutaj. Także z góry przepraszam za moją energię dzisiaj. Wychodzimy właśnie z naszego Airbnb. Jest 9:45. Mamy czas do 10, żeby tutaj być. Także już jesteśmy prawie przygotowani. Tomek zaczął już nosić rzeczy do auta. I ruszamy. Dzisiaj zwiedzamy, przepraszam, San Francisco. I wieczorem mamy lot. A właściwie o 11:59 p.m. Także ostatni dzień w Kalifornii. Dobra, to zabrać. Tutaj mamy jeszcze nasze rzeczy do zebrania, czyli mój plecak, woda, jedzenie. Tu jeszcze truskawki umyłam, bo wczoraj Tomek nam kupił. No i co? Zostawiamy Airbnb czyste, ściągnęłam pościel, bo pani napisała w mailu, że jak mamy czas, to żeby ściągnąć. O, to by mi się w sumie przydało. Jesteśmy na maksa zadowoleni, 10/10. Wczoraj sobie jeszcze zamówiliśmy sushi i w ogóle było mega tanie i mega pyszne. 32 rolki za chyba $35, ale miałam 15-dolarowy rabat, także to też trzeba uwzględnić. Czekolada, mleczko do kawy, marchewki i kombucha. Aha, i okazało się, że jest tutaj taka kucheneczka, którą można podłączyć do prądu, także Tomek wczoraj kupił jajka, nasze ulubione, czyli niebieskie. I jedliśmy dzisiaj jajecznicę na śniadanie. No dobra, to chyba tyle. Ruszamy. Bye bye! Przepiękny jest ten ogródek, naprawdę. Nie posiedziałam tu, jeśli się zastanawiacie. W ogóle, nawet minuty tutaj nie spędziłam. Moja ulubiona ulica, mam nadzieję, że będziemy tamtędy zjeżdżać. Dziękuję. To gdzie jedziemy? Jedziemy do San Francisco. Ogólnie wczoraj robiłem research o San Francisco i nie jest to materiał na jeden film. Jest to materiał na cały sezon filmów. Historia, kultura, architektura San Francisco jest bardzo bogata i można by o tym bardzo dużo gadać, więc my dzisiaj tylko troszkę liźniemy tematu, bo jeszcze dzisiaj... Jest 10:03, o 6:30 najpóźniej musimy być na siłowni. Ile damy rady nagrać w 8,5 godziny? A czy mówiłaś, czemu musimy być na siłowni i co potem? Nie, powiedz. Okej, okay. Musimy być na siłowni, żeby wziąć prysznic, bo o 8 godzinie oddajemy samochód na lotnisku i o północy lecimy do Chicago dzisiaj. Tak, 6:08 to wszystko to jest PM oczywiście, PM, tak. Czyli wieczorem. Dzień dobry! Ale ładny.
Coś ten pan cię nie zna. To nie do pana, to do grubego nosa. Patrz jak ładnie idę. Tak jest u nas z każdym Goldenem. Z każdym jednym. Musimy się przywitać. Ja się witam, a jakbym tam szła, no to musiałabym go dotknąć. Czy to jest jakieś zaburzenia? Przejeżdżamy właśnie przez bramki na moście Bay Bridge i przejazd tym mostem kosztuje $7 za auto osobowe. Wyobraźcie sobie jeździć codziennie do pracy. W tą i z powrotem. Ma 8,5 mili długości i prawdopodobnie będziemy się tak ciągnąć w tym korku przez jeszcze jakieś pół godziny. 8 mil i pół. Znaleźć parking. Naszą pierwszą miejscówką jest dzielnica Embarcadero. Udało nam się znaleźć parking tutaj przy ulicy za $1.50 za godzinę, aczkolwiek ta cena jest tylko do południa. Od południa już jest 3.50 za godzinę. Przyjechaliśmy do tej dzielnicy ze względu na przede wszystkim jeden budynek. San Francisco Ferry Building. Na nasze nieszczęście jest w tym momencie cały zostawiony, przynajmniej ta wieża jest cała zestawiona rusztowaniami i niewiele widać. Jest to wieża o wysokości 75 metrów, na której znajduje się zegar o średnicy prawie 7 metrów. Jest to budynek, który został wybudowany w 1898 roku, to znaczy został oddany do użytku. Jest to jeden z najstarszych budynków tutaj w San Francisco, który przetrwał dwa bardzo duże trzęsienia ziemi. O jednym opowiem później. Cała ta okolica posiada bardzo dużo takich piers, czyli jakby molo, tylko to są takie betonowe, duże, jakby przemysłowe molo. Tutaj przypływają promy, które wożą wycieczki do Alcatraz, pod Golden Gate Most i pewnie jeszcze w kilka innych ciekawych miejsc. Kiedyś było to główny hub transportowy tutaj San Francisco. Przewalało się tędy masa ludzi. Ferry Building był przeznaczony tylko i wyłącznie do przewozu ludzi i towarów, a w tym momencie jest przerobiony na biura, restauracje, sklepy, galerie, muzea, jakieś interaktywne wystawy i bardzo mała część tego miejsca jest właśnie związana z ferry, czyli promami. To jest most, którym wcześniej jechaliśmy, czyli Bay Bridge, a tutaj jest jego taka malutka replika. Zanim na niego w ogóle wjechaliśmy, było z tego, co naliczyłam, 14 pasów, które później po przejechaniu świateł zmieniły się w 5 pasów w jednym kierunku. I to jest autostrada numer 80. Każdego dnia przez ten most przejeżdża 260 tysięcy samochodów. Robi naprawdę wrażenie. I został otwarty w 1936 roku, 6 miesięcy przed otwarciem Golden Gate. Jak się okazuje, nie tylko są tutaj sklepy i restauracje i biura, ale też konsulaty, bo tutaj na przykład był konsulat Szwajcarii. Tutaj są takie wyznaczniki, gdzie trzeba stanąć w zależności od miesiąca, w jakim się sprawdza godzinę. Więc Anita stoi na końcu kwietnia. No i wygląda, że się godzina zgadza. Dobra, wiemy, która jest godzina, ale nie wiemy, ile nam zostało czasu z parkingu, więc idziemy sprawdzić i w sumie będziemy jechać dalej. Tutaj na ulicach San Francisco, oprócz takich starodawno wyglądających, może one są stare, tego nie wiem, latarni, to są takie na przykład budki i z jednej strony tej budki jest bezpiecznik, który prawdopodobnie wyłączał jakąś prąd tutaj na ulicy, może w latarniach, a z drugiej strony tej budki jest, albo prawdopodobnie był, telefon dla policji, do policji, nie wiem. Mm-hmm.
Przyjechaliśmy właśnie zobaczyć słynną ulicę Lombard i jakimś cudem znaleźliśmy darmowy parking tutaj. Wydawał się bardzo malutki, ale Anita ma takiego skina, że bez problemu tam wjechaliśmy. No wiesz co, to chyba przyzwyczajenie z autobusu, że my potrzebujemy dwa miejsca parkingowe, żeby zaparkować. No. Ogólnie, jeśli chodzi o San Francisco, to jest nierealne zwiedzanie tego miasta czymś większym niż samochód osobowy. Nawet jakieś duże SUV to już może być problem. Jest tu strasznie ciasno i strasznie stromo. Ogólnie my sobie specjalnie ten wyjazd tak zaplanowaliśmy, żeby dotrzeć do San Francisco właśnie bez autobusu, z samochodem osobowym. Właśnie ze względu na to, że tutaj się nie da jeździć niczym większym niż osobówka, tak jak powiedział Tomek minutę temu. No dobra, więc właśnie dotarliśmy pod jedną chyba z największych atrakcji turystycznych tak naprawdę w San Francisco, czyli Lombard Street. I chodzi tutaj nie o całe Lombard Street, tylko o jeden blok tej ulicy i tak naprawdę najstromszą ulicę, która miała 27% stromości. Czego? Pochyłości. Pochyłości. I w 1922 roku jeden z mieszkańców zaproponował, żeby zrobić taki zygzak na tej ulicy, żeby umożliwić zjeżdżanie samochodom, bo w tamtych czasach szczególnie samochody nie dawały sobie rady z tą ulicą. Dlatego powstał taki zygzak i teraz potrafi tutaj się pojawić do 14 tysięcy ludzi dziennie, żeby zobaczyć tą ulicę. I ja nie mogę się doczekać, żeby nią zjechać. I właśnie Tomek mnie uświadomił, że czasami są takie korki do tej ulicy, żeby nią zjechać, że stoi się po kilka godzin. Albo czasami wprowadzają opłaty po to, żeby zmniejszyć właśnie ilość chętnych, którzy chcą nią zjechać. Jak widzicie, za mną nie ma nikogo, także mam nadzieję, że to jest dobry znak i że damy radę po prostu się przejechać tą trasą. Albo kosztuje $30 i nikt nie chce teraz zjeżdżać. Na pewno nie. Z miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy, w każdym kierunku znajduje się coś fajnego. Tutaj jest Lombard Street. Za mną jest Alcatraz, które widzieliśmy, takie w chmurach, no coś pięknego. Z tamtej strony jest Bay Bridge, czyli most, po którym jechaliśmy, a za wami jest górka, ulica. Dobra, nie takie fajne. To chyba jednak przyciągnęłam trochę samochodów. Ogólnie jest to ulica tylko jednokierunkowa i można zjeżdżać tylko i wyłącznie w dół. Jestem ciekawy, czy OCD mojej żony policzy wszystkie schody. Nie mam siły, ja w ogóle nie wiem, czy ja mam siłę tam wychodzić. Popatrz, jakie to są malutkie schody. To mam. Ten pan wygląda tak, że powinniśmy przemyśleć wychodzenie po tych schodach. Nie, tak poważnie to wyglądało, jakby ćwiczył łydki albo coś takiego. Tak jak ja schodziłam z Los Angeles 300 przysiadów w dół. Okej. Okay. Są tak łydki. Mam nadzieję, że tak jest. Jestem na 30 schodku. Tak? Liczysz? Dobra, dawaj. Tutaj przy tej ulicy są normalnie domy i ludzie mają wjazdy do garażu nawet. Było dokładnie 250 kroków. Policzyłaś. Moje OCD jest bardzo zadowolone. Z schodów, no. Tak. Policja. Przyjechała policja zrobić porządek, bo wszyscy tutaj stoją na środku ulicy i robią sobie zdjęcia we wszystkie strony. Jak ci się podoba Lombard Street? Bardzo. Chcę już przejechać i zaczyna się robić sporo samochodów, więc musimy jechać, bo zaraz będzie lipa. Musimy pójść samochód. Dobrze. Jedziemy na Lombard Street. Tam jaka jest stroma ulica. Ta, no. Wow. Wow, no szalony, na takim czymś jeszcze nie po widać. Samochodach widać teraz. No to dobrze, bo to mnie najbardziej wkurza, że no goście jeszcze sobie przechodzą 2 na godzinę. No tak widać właśnie z samochodu, czyli nic nie widać. Wiecie co, jakby mi ktoś zapłacił grube pieniądze, żebym tutaj jeździła manualną skrzynią biegów, to bym się nie zgodziła. Ja jestem pewny, że spalanie samochodów w San Francisco jest dużo większe niż gdziekolwiek indziej w kraju. I na pewno dużo więcej zarabiają mechanicy, którzy zmieniają tu hamulce.
bo trzeba dużo i często hamować. Sprawdzimy, czy nasz wypożyczony samochód ma dobre hamulce na Lombardzie. Ja myślę, że już sprawdziliśmy. Dobra, jesteście gotowi? Ja jestem. O my God, nie widzę w ogóle drogi. Dziwne dźwięki wydaje. Ale to tamto na mnie większe wrażenie zrobiło niż to. No bo to nie jest takie strome, przez to zygzak, no, żeby... No tak. Ale to jest chyba najbardziej curvy road na świecie, z tego co gdzieś tam widziałam. Oczywiście po amerykańsku na świecie. I tutaj właśnie na tym skrzyżowaniu wszyscy robią sobie zdjęcia z Lombard Street. My też sobie zrobiliśmy. No pewnie. Znaczy ja chyba nie mam. Chcesz się wracać? O, Alcatraz. Zaparkowaliśmy sobie gdzieś tam samochód i prawda jest taka, że ostatnie pół godziny drzemaliśmy. Tak, musieliśmy sobie zrobić przerwę. Poza tym bardzo wiało. No i jak widać, Golden Gate, nie widać. Golden Gate nie widać. Także musicie nam uwierzyć na słowo, że tam jest. Ogólnie Golden Gate to prawdopodobnie wszyscy wiedzą, co to jest. Tylko moje pytanie jest, czy wiecie, dlaczego nazywa się Golden, czyli złoty, a jest czerwony? Tik, tik. Czas na odpowiedź. Golden Gate, czyli chyba najbardziej znany most na świecie. Na pewno najbardziej fotografowany most na świecie. Nazwa tego mostu pochodzi od wpływu tutaj do zatoki z San Francisco, która nazywa się Golden Gate. Ten, nie wiem jak to nazwać, przesmyk. Kiedyś został nazwany Golden Gate i dopiero później został wybudowany na nim most i dlatego nazywa się Golden Gate Bridge. Ogólnie cały czas słyszymy takie trąbienia. Słyszycie? Jakby statków i podejrzewamy po prostu, że wszystkie te, które przepływają przez tą mgłę, muszą trąbić, żeby dać o sobie znak, bo chyba siebie nie widzą nawzajem, co miałoby sens. Tak, i też czytałem to, że właśnie mgła jest tutaj częstym problemem dla turystów, bo my coś tam tego mostu widzimy, ale czasami nie widać go wcale. I ja myślę, że oni tu powinni wiatraki postawić i to przeganiać, bo tyle ludzi tu przyjeżdża, to takie trochę rozczarowanie. Z tego miejsca pozdrawiamy naszą ciocię i wujka, którzy też widzieli most w takim stanie jak my teraz. Ale za to na Alcatraz jest bardzo ładny widok. Bardzo ładny widok. Golden Gate Bridge został zbudowany w 1937 roku i jest to most wiszący, który ma długość 1,6 km, czyli dokładnie 1 mili. Do 1960 roku był to największy i najwyższy most wiszący na świecie. I na tym moście znajduje się oczywiście droga dla samochodów w obie strony, jest też ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Codziennie tym mostem przejeżdża 112 tysięcy samochodów. Okej, a przejazd tym mostem dla samochodu osobowego kosztuje, zgadnij ile? $12. $33.60. $33 za milę? Tak, a ciężarówka, czyli tir, $60. Chyba sobie żartujesz. No nie żartuję sobie. Wow. Zapomniałem nazwy tego miejsca, w którym się znajdujemy, ale jest tu bardzo ładny widok na most, na Alcatraz i tam dalej można przejść do miejsca, które nazywa się Wave Organ, czyli organy falowe. Niestety dzisiaj jest zamknięte, akurat coś tam remontują, więc nie pójdziemy, nie zobaczymy. Ale te organy to są takie jakby rury na wybrzeżu, do których wpada woda z fal i one jakoś sprzężają i ma to grać. Może jak się skupimy, to coś usłyszymy. O. Dobra. Ja bym chciała dzisiaj po raz drugi przeprosić za moją energię, ale żyję, to znaczy próbuję żyć.
Jeśli się skupicie, to w tle możecie zobaczyć Alcatraz i tylko chciałam wam obiecać, że ja tam wrócę. Zabiorę Tomasza ze sobą oczywiście. To jest mój cel, moje marzenie i ja tam chcę być. Ale także... tylko na wycieczkę, tak? No ja na bo wycieczkę. Ja nie jadę tam. Ja na wycieczkę. Na dłużej nie jadę. Jak ci się podoba San Francisco? Mi się ogólnie bardzo podoba. Ja się tego miasta troszeczkę obawiałem, bo się dużo różnych rzeczy nasłuchałem. No tak, słyszy się dużo historii, no z czego coś się też bierze, nie? Ale ogólnie jeśli chodzi o miasto jako miasto, to jest przepiękne. Jest tu zielono, kolorowo, piękna architektura. Ogólnie stara jest, architektura. Jest sporo miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić, ale oczywiście dzisiaj nie damy rady. Ja i tak jestem pod wrażeniem, że cokolwiek nagraliśmy przez ostatnie dwa dni. Mhm. Także na pewno jeszcze tutaj wrócimy. Autobus jest niedaleko, także jak będziemy wracać, to na pewno będziemy lądować w San Francisco i wtedy myślę, zaplanujemy sobie więcej. Przede wszystkim Alcatraz, to jest mój cel. Mhm. Tak, zajedziemy w parę jeszcze innych, ciekawszych miejsc. No i na pewno będziemy musieli wypożyczyć samochód też, bo inaczej się tutaj nie da. Nie, zdecydowanie. Jak macie jakieś kampery, weny, to absolutnie nie do San Francisco. Ale właśnie to jest ten urok San Francisco, to, że środek tego miasta jest na górce, a tu wybrzeże jest na dole, więc z wielu ulic tutaj jeżdżąc nawet po mieście są przepiękne widoki. Mhm. Dużo młodych ludzi tu jest w ogóle, takich, wiecie, aktywnie bardzo jest. Biegają, jeżdżą na rowerze, dużo psów. Tak, ja myślę, że to jest duża mieszanka lokalnych i turystów, bo no jest to wyjątkowe miasto. Takiego miasta na naszej drodze nawet blisko nie było. Może troszeczkę Charleston, tak? Na drugiej stronie wybrzeża to tak. No, trochę inne, ale to, no inny, ciężko inny. Porównać takie dwa. Ale też inne miasto było. Także my idziemy teraz coś zjeść, bo zgłodnieliśmy. Tak. Zrobiliśmy sobie, tak jak mówiliśmy, chwilową drzemkę. Jest przepiękna pogoda. Tutaj trochę wiało, ale teraz wracamy w stronę miasta i idziemy na jakieś jedzonko. Tak, mamy... I tego tutaj nie brakuje akurat. Tutaj są przeróżne kuchnie, chyba wszystko, co możecie sobie wymarzyć. No i mamy w planie jeszcze jedną miejscówkę, ale to zobaczymy, jak się wyrobimy z jedzeniem, bo musimy zdążyć na lotnisko. Wypadałoby. Zastanawiamy się, co zjeść na obiad i oczywiście propozycja Tomka, zgadnijcie. Burger. Moja propozycja souffla, czyli jakieś takie greckie. Brzmi kusząco. Dotarliśmy pod grecką knajpkę, do której chcieliśmy pójść. Znaleźliśmy miejsce parkingowe, po czym Tomek poszedł zapłacić i okazało się, że godzina kosztuje ile? $8. Biją Chicago na łeb, na szyję. No, takiej ceny jeszcze nie widzieliśmy, nie? Także stwierdziliśmy, że pojedziemy dalej. Ta knajpka ma kilka lokalizacji, także pojedziemy w stronę lotniska dalej. Tak, i przejedziemy koło jeszcze jednej atrakcji turystycznej, także może się na sekundkę zatrzymamy. Jak będzie się gdzie zatrzymać za mniej niż $8. Udało nam się znaleźć parking po drodze i to jeszcze darmowy. I pierwszy raz dzisiaj stanęliśmy pod kątem i zauważyliśmy u innych samochodów, że ludzie skręcają koła w stronę krawężnika, że gdyby wiecie, zaczęły się staczać, no to zatrzymają się na krawężniku. Tutaj widzicie, wszystkie mają w tą stronę, a tamte w tamtą stronę. No ma to sens. Przyjechaliśmy do parku Alamo Square i to ze względu na Painted Ladies, czyli te domy, które widzicie za mną, i wychodząc coraz wyżej w tym parku można zobaczyć fajny kontrast pomiędzy nowoczesnym San Francisco a takim starszym. Te domy, które widzicie za mną, są wykonane w stylu wiktoriańskim i pomiędzy 1849 a 1915 w San Francisco wybudowano ich 48 tysięcy. Charakteryzują się one tym, że są pomalowane w taki sposób, żeby podkreślić ich wszystkie detale. Tak, a ten kontrast widać, bo nad tymi domami widać downtown San Francisco. Ogólnie te domki Painted Ladies znajdują się tam, ale tutaj te domy, które nie są oznaczone na mapie, wyglądają dużo ładniej. Przynajmniej dużo bardziej zdobione są niż tamte. Bardziej nam się podobają po prostu. Bardziej, może bardziej tak. Nam się podobają, dokładnie. Tak jakby mają więcej detali, a może to te kolory bardziej je uwydatniają, nie wiem.
Ostatecznie wylądowaliśmy na greckim. Tomek wybrał sałatkę, czym mnie bardzo zaskoczył, a ja kanapkę z kurczakiem w picie. Jesteśmy z powrotem, zjedliśmy. Jedziemy teraz na Mainie, ponieważ musimy odkurzyć samochód. Mieliśmy w planach nie ubrudzić go w ogóle, ale Tomek wszedł z piaskiem na butach, także nie mamy innego wyjścia. Jedziemy na Mainie i później jedziemy na siłownię wziąć szybki prysznic i będziemy się zbierać na lotnisko. Taki plan. Oddajemy samochód. Oddaliśmy samochód i teraz czekamy na co? Na pociąg, air train. Pociąg, taki pociąg w powietrzu. W sensie na wysokości, który ma nas zabrać na lotnisko. Jesteśmy bardzo dużo przed czasem, ale mimo to jakimś sposobem zapomnieliśmy zatankować samochód, co oznacza, że pobiorą sobie z naszej karty nie wiadomo jaką nieprzyjemną kwotę. Nie wiem jak to zrobiliśmy, mieliśmy naprawdę dużo czasu. Wydaje mi się, że jak byliśmy w tym badżu, to była cena 11,50 za galon. Ja myślałam, że żartowałeś z tym 11. No to nie wiem, czy to... No zobaczymy. Nieciekawie. My wsiedliśmy tutaj, a jedziemy tu. Stąd startuje Ameryka. Dobry pomysł, jest 8:40 wieczorem, mamy ze 3 godziny 20 lot, ale mam taką ochotę na kawę. A tutaj barista macha. Tak, szukamy kawy od kiedy weszliśmy na lotnisko. Oczywiście wszystkie kawiarnie są zamknięte, to jest logiczne o tej porze, ale czy to jest przypadek? Raczej nie. Kafeks jest otwarty. Naszemu koledze zrobił cold brew, a ja jestem następna w kolejce. Ani tabu. O, zaczyna moje. Wow! Co za prędkość. I wonder if it will multitask. He's like teasing you. Yeah. He's already ready, but he's like, no, you gotta wait. Leje się moja kawka. Myślę, że powinniśmy się przyzwyczajać do takich rzeczy pomału. Możesz mieć rację. Rozlał? No, dajesz maleńki. Taka mała kawa. Jestem. Good evening. Dziękuję, zdrówko. Lepiej, żeby była dobra, bo kosztowała $7.30. Wow. Najdroższa kawa mojego życia. Podobno roboty miały być tańszą siłą roboczą. Dobra? Dobra. Z mlekiem owsianym. Czekałam na to cały dzień. O, dobra. Dobra, no. Jak na robota, to całkiem dobre. I bez pokrywki, i w kompostowalnym kubeczku. Dobra, gdzie idziemy? Powiem wam, że już na kilku lotniskach w życiu byłam, ale takiego jeszcze nie widziałam. W sensie, to lotnisko ma takie biurko wielkie. Wszędzie praktycznie, przy każdym gejcie i można sobie podłączyć się, pracować. Są też takie fotele wygodne i krzesełka zwykłe, te standardowe. No i my chyba sobie na razie tutaj siedzimy, a Tomek prawdopodobnie zaraz wyląduje tam na sofce i będzie spał. Tak będzie? Tak będzie, bo lądujemy w Chicago o 6 rano i ja od razu jadę do roboty. Tak, jedzie pomóc mojemu tacie. Mnie w ogóle pokarało przed odprawą, bo odkładałam walizkę, buty ściągałam w ogóle i mówię do Tomka, ja to nigdy nie wyciągam z plecaka słuchawek moich dużych i Kindla, czyli tego e-booka. Po czym 2 minuty później pan mnie woła, czy to jest mój plecak i czy mam tableta w środku, bo widzi ekran na ekranie. Kumacie to? I ja sobie ostatnio policzyłam, że latałam 30 razy i to było po prostu, to była karma. To była karma taka. Tak, żeby było ciekawiej, to mnie też, moją torbę też przeszukali, bo zapomniałem, że mam tablet i też go nie wyciągnęłam. Tak, ja ostatnio stwierdziłam, że policzę sobie loty i to będzie ta rzecz, którą będę kolekcjonować w moim życiu. Loty. Dajcie znać, czy wy coś kolekcjonujecie. Znaczki albo... O, magnesy. Dużo ludzi kolekcjonuje magnesy, nie? Ja będę kolekcjonować loty.
Tomek już nie da rady policzyć. My ogólnie kończymy naszą kalifornijską przygodę, naszą van life'ową przygodę na tymczasowo na razie. Tak, znaczy nie kończymy z Kalifornią, robimy sobie przerwę od Kalifornii i od van life'u. Autobusu przede wszystkim. Jesteśmy podekscytowani, ale jednocześnie tacy trochę przerażeni, nie? Bo to nasz dom i takie... Tak. Będziemy się tułać po świecie. Ale dobrze, stęsknimy się, będzie lepiej się znowu podróżować. Tak, zdecydowanie. To co, kończymy tą barierę? Kończymy tą barierę. Będziesz mogła schować już tą kamerę i... Tak, ja przez następne 3 dni nie nagrywam, nie namówicie mnie. Bo ostatnie, mam wrażenie, 4 dni nagrywamy po 24 godziny na dobę, nawet przez sen. No i co? Dziękujemy Wam, że byliście z nami dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się film podobał. I widzimy się już po drugiej stronie kraju. Nie? Prawie. Tak. Prawie. Prawie na drugim końcu kraju. Mm. Do zobaczenia. Buziaczki, papa. Ale mnie opitolił. Ale nie ma drama. No popatrz, jeszcze nie mam czym sobie ustawić. Tomek, to ja jakby co. Tomek nabiera dużo doświadczenia, jeśli chodzi o fryzjerów w Ameryce. Tomek kolekcjonuje fryzjerów. Dajcie znać, co wy kolekcjonujecie. Tomek kolekcjonuje do dupy fryzury. Dobra, papa. Więc mamy ileś tam godzin do godziny 6.30, żeby nagrać ile się da. Każdy sobie niech policzy. To takie dobre ćwiczenie dla mózgu. Ty ja też powinienem policzyć teraz. Już wiedziałem, 8,5 godziny. O. W każdym kierunku jest coś fajnego. Za nami. Nie. W każdym kierunku. Z miejsca w... No powiedz jeszcze raz coś. Widzę dobrego psa po mojej prawej. Czy aparat jest brudny, czy tam jest taki. Dobra, zaraz cię wyczyścimy. Czy się stoi, czy się leży? What's up? Co? Czy się stoi, czy się leży? 150 się należy. Zero. I just make you more handsome. You only handsome. I just make you more handsome only, you know? So...